Jaya Charyadeva, Jaya Shilabraupada. Jest to 18. płyta, 81. ścieżka. Jest to wykład ze Śrimad Bhagavatam, kanto 6, rozdział 2, tekst 17, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 20 września 1975 roku we Vrindavan w Indiach. Na adharmajam tad hridayam tadapi isangri sevaya. So yesterday we have wczoraj objaśniliśmy, że jesteśmy umieszczeni w takiej pozycji w tym materialnym świecie. Że my musimy popełniać grzeszne czynności. To jest nasza pozycja. Nawet jeśli nie chcę robić tego, tak jak osoba, która ma nawyk kradzieży, on ma takie podpowiedzi od wewnątrz: nie kradnij. Inaczej, dlaczego idzie w nocy kraść? On wie, że to nie jest dobre. On nie kradnie tak otwarcie, potajemnie, bez żadnej wiedzy, ponieważ on wie, co ja robię, to nie jest dobre. Jest to faktem. Dlatego czasami to jest nazywane czarne. On jest zmuszony tak działać. To było pytanie Arjuny do Kryszny, że jak jedna osoba jest zmuszona popełniać grzeszne czynności? Kryszna odpowiedział: są trzy cechy materialnej natury: sattva, raja, tama. Ci, którzy są w ignorancji czy pasji, oni są zmuszeni popełniać grzeszne czynności. Zmuszeni. Tam nie ma alternatywy. Dlatego musimy dojść, tak jak idziemy do szkoły, koledżu, po wykształcenie. Jaki jest cel? Że jesteśmy ignorantami. Jesteśmy niepiśmienni, niewykształceni. Dlatego musimy iść do szkoły, aby się uczyć. Zostać oświeconymi. Podobnie. Z niższego zwierzęcego statusu my dochodzimy przez ewolucję. A w ludzkiej formie życia, szczególnie w cywilizowanej ludzkiej formie życia, oświeceniem jest, że ktoś powinien dojść z tej tamoguny, rajoguny do sattwaguny. To jest wymagane. Dlatego kultura brahminiczna jest tak bardzo wychwalana w Indiach. Aby uczynić kogoś z niższego statusu z życia do wyższego statusu życia. To jest bardzo łatwo robione jedynie przez służbę oddania. To jest stwierdzone tutaj. Nasze serce jest wypełnione wszystkimi brudnymi rzeczami, adharma. Jest to bardzo trudne oczyścić serce, ale jest to możliwe. Tadapi. Nawet twarde serce, serce kamienne, rajoguna, tamoguna, może być zmiękczone, może być zreformowane. Jak? Isha oznacza najwyższy pan Kryszna. Angri znaczy jego lotosowe stopy, sevaya. To jest możliwe.
Również w Bhagavad Gita Krishna mówi tą samą rzecz. Papajoni. Papajoni oznacza zgodnie z infekcją serca, z różnymi cechami tych materialnych cech natury. To jest nazywane papajoni. Ktoś, czyjego serce jest za bardzo uwikłane tamoguną i rajoguną. Oni są niskiej klasy, papajoni. I stopniowo ktoś, kto jest wolny od tamoguny, rajoguny, nawet sattva guna. Oczywiście sattva guna jest przyjęta, platforma dobroci. To jest jedyna nadzieja w tym materialnym świecie, że ktoś musi dojść przez wysiłek do platformy sattva guny. Wtedy choroba serca, kama, kritroma kama, to jest choroba serca. Kama oznacza pożądliwe pragnienia, jedynie cieszenie się zmysłami. To jest nazywane kama. Ruch świadomości Kryszny znaczy wyleczyć chorobę serca pełną pożądliwych pragnień. To jest świadomość Kryszny. A doskonałość pojawia się, kiedy nigdy więcej jakichkolwiek materialnych pragnień. To jest możliwe. Jeśli coś otrzymasz, to coś. Ja nie chcę już więcej niczego. Ty będziesz w pełni zadowolony, ja już nie chcę. Dhruva Maharaj powiedział, on udał się do lasu podjąć surowe wyrzeczenia, dlatego żeby mógł zobaczyć Narayana i prosił o jakieś korzyści, otrzymać większe królestwo niż jego ojciec. On był obrażony przez swoją macochę, syn Kshatri. On miał determinację, że ja będę miał lepsze królestwo niż mój ojciec. Dlatego on to otrzymał. Przez łaskę Kryszny on to otrzymał. Dhruva Lokę. Gwiazdę polarną. To jest bardzo wielka gwiazda. Dlatego on dał się z tym celem. Adharthi. Adharthi. Dlatego on szukał pieniędzy, Dhruva Maharaj. I dlatego pięcioletni udał się do lasu. Jego matka radziła, że Kryszna jedynie może tobie pomóc. Inni nie mogą pomóc. Dlatego on był prostym chłopcem. On zdecydował, gdzie jest Kryszna? Teraz moje drogie dziecko. Ja wiem, że jego można znaleźć w lesie. Dlatego on udał się do lasu i on i Narada Muni próbował jego tak przeszkolić. Nie, nie. Ty tylko jesteś małym dzieckiem. Dlaczego jesteś tak bardzo obrażony przez twoją macochę? On powiedział, nie. Ja nie chcę twojej rady. Jeśli możesz dać mi Boga, wtedy rozmawiaj. Nie rozmawiajmy o kompromisie. Ja nie będę tak działał. To jest determinacja. To jest determinacja. On faktycznie przez 6 miesięcy, po 6 miesiącach zobaczył Narayana. Ale kiedy on zobaczył Narayana, wtedy wszystkie jego materialne pragnienia były skończone. On powiedział, ja przybyłem prosić Ciebie o jakieś korzyści, materialne korzyści. Teraz widząc Ciebie, jestem tak zadowolony, że już nie mam więcej żadnych pragnień, aby prosić.
To jest ostateczna pozycja. Nigdy więcej pragnień. My możemy zacząć z pragnieniem, ale doskonałością jest to, kiedy nie ma już więcej pragnień, to jest początek bhakti. To jest bhakti. Nigdy więcej pragnień. Tutaj. Tak długo jak nasze serce jest zapakowane materialnymi pragnieniami, musimy przyjmować narodziny za narodzinami, aby spełnić to pragnienie. To jest automatyczne. A jak zostać bez pragnień? Nie bez pragnień, ale bez materialnych pragnień. Tam jest pragnienie. Udać się z powrotem do domu, do Boga. To jest naturalne. Zostać wielbicielem. Pragnienie w ten sposób. To jest potrzebne. My nie możemy zatrzymać naszych pragnień. Ale pragnienia muszą być oczyszczone. To jest proces bhakti. Nawet jeśli ktoś jest skażony z tymi pożądliwymi pragnieniami, rajoguna i tamoguna, znaczy pożądliwe pragnienia i chciwość, kamaloba. Tak długo jak jesteśmy pod wpływem tych dwóch materialnych cech natury, rajoguny i tamoguny, wtedy będziemy popychani, aby spełnić nasze pożądliwe pragnienia i chciwość. I to pomoże nam stać się uwikłanymi w grzeszne czynności. Ludzie stają się uwikłani w grzeszne czynności jedynie przez to kamaloba. On nigdy nie jest zadowolony. Jego chciwość zwiększa się. I my stwarzamy grzeszne życie. Dlatego jest opis w pismach, że jeśli jesteś grzeszny, wykonuj to prayaschita, pokuty. Tapo dana, vrata devi. Tapo tapasya. Tapasya. Dana. Przeprowadzaj jakieś wrata, śluby, ceremonie rytualistyczne polecane. Ale tutaj Vishnuduci mówią, że faktycznie przez te procesy tapasya dana. Krishna również mówi, że co to za werset? Ja zapomniałem. Tak jak ktoś przyjął sanyasę. Sanyasa oznacza, on porzucił wszystkie te zobowiązujące ceremonie. Ale Krishna mówi, że nawet jeśli przyjąłeś sanyasę, ty nie możesz porzucić tych procesów. Co to jest? To jest, nawet jeśli stanie się manisi, bardzo wzniosłym, wielkim mędrcem, nadal powinieneś kontynuować tą tapasję. I tapasja oznacza dobrowolne przyjęcie jakichś niewygodnych warunków. To jest nazywane tapasja. Tak jak oni zwykli przeprowadzać wyrzeczenia w zimowej porze, zagłębiać się w wodę. Kiedy ktoś próbuje uniknąć wody, tapasja znaczy, ktoś udaje się, wy widzieliście wiele osób, oni stoją w wodzie i intonują mantrę Gayatri. To jest tapasja. A w porze letniej oni rozpalają ogień wokół i siedzą tam. Te rzeczy nie są możliwe w obecnej chwili w Kali Yudze. Ale odrobina tapasji jest potrzebna. Bez tapasji nie możesz być oczyszczony.
Ta odrobina, ta pasji, my opisaliśmy, że wstawaj wcześnie rano, o 3:30, ale oni są tak upadli, że oni nie mogą tego robić. Pozwól mi spać 5 minut więcej, ja będę się cieszył. Widzicie? Taki upadek. Oni przeprowadzali wyrzeczenia, stojąc w wodzie, w zimowej porze. A my polecamy, proszę wstań wcześniej rano, o 3:30, bądź przygotowany na Mangala Arati. To jest bardzo trudna praca. Zobacz, jak bardzo jesteśmy upadli. Nie możemy ofiarować, powiedzmy, 15 minut czy pół godziny naszego snu. My uważamy, spanie jest bardzo wielką radością. Ja widziałem w zachodnich krajach. Oni chcą spać tak dużo. To jest radość. Aż do 12 w dzień. Jest tak wiele również Hindusów. Oni śpią aż do 12 i wtedy oni przygotowują, idą do biura, oni idzie do biura o 4, kiedy biuro będzie zamknięte. To jest ich radość. Ja spałem tak dużo. To jest mój sukces życia. Ja jadłem tak wiele. To jest moja radość. Ja cieszyłem się seksem tak bardzo. To jest radość. Pan nie wie. Dran nie wie, że on zostaje uwikłany na następne narodziny. Jeśli ty za dużo śpisz, wtedy zostaniesz sobą. Wiecie? Cały dzień one mogą spać. Sowa. Jeśli chcesz być nagi, w porządku, zostań drzewem. Stój 5000 lat nagi. Jeśli chcesz seksu, w porządku, zostań wieprzem czy małpą. Natura jest przygotowana, aby dać tobie możliwości. Oczyszczenie oznacza zatrzymanie tego niskiej klasy życia. Niski stopień życia jest. Inaczej skąd oni przychodzą? Te koty i psy i inne niższe zwierzęta, skąd one przyszły? My stwarzamy możliwości na następne ciało, karmana. Dlatego to musi być oczyszczone. To jest nazywane tapa. To jest. Moi drodzy chłopcy, Rishabhadeva poinstruował swoje dzieci, setki synów. Moi drodzy chłopcy, przygotujcie siebie do tapasji. To jest cała wedyjska cywilizacja, tapasja. Tapasja, aby zrealizować Boga. To jest jedyne zajęcie w ludzkim życiu. Nie ma żadnego innego zajęcia, dlatego pisma mówią. Tutaj nie ma głosu Braupady. Jakikolwiek inne zajęcie nie pomoże tobie, inaczej każdy mógłby być bardzo bogatą osobą. Każdy próbuje, cały dzień i noc pracuje. Czy to znaczy, że każdy staje się Birla czy takim? Nie, to nie jest możliwe. Ty możesz otrzymać jedynie to, co jest przeznaczone tobie, nic więcej niż to. Nie możesz otrzymać więcej niż to. My jesteśmy tak popychani przez materialną naturę. My podróżujemy po całym wszechświecie, w różnych rodzajach ciał, na różnych planetach, ale nie otrzymujemy takiego oswobodzenia. Dlatego naszym jedynym zajęciem jest uwolnić się od tych powtarzających narodzin śmierci. These things are not to be given now.
Krishna mówi, te rzeczy nie powinny być porzucone. To jest ludzka cywilizacja. To musi być wykonywane. Jeśli nie robimy tego, wtedy nie jesteś ludzką istotą. My tracimy możliwość zostania oczyszczonymi i znowu uwikłani stajemy się w cykl narodzin i śmierci. Te rzeczy mogą być bardzo łatwo zrobione, jak to jest powiedziane tutaj. Jedynie przez zadedykowanie siebie do lotosowych stóp Isha, najwyższego kontrolera. Isha oznacza kontroler. Jagadisha. Innym imieniem Boga jest Jagadisha. On jest kontrolerem całego wszechświata. Dlatego Ishangri Sevaya to jest jedyny sposób. To seva zaczyna się od języka. Ty możesz zacząć Isha Seva przez język, służbę. Intonuj Hare Krishna, to jest również przez język. I jedz prasadam, bardzo łatwe. Chaitanya Mahaprabhu dał nam ten łatwy program. Nie odchodź od tego. Intonuj Hare Krishna i przyjmuj prasadam. Zrób życie uproszczone i bądź szczęśliwy. To jest ruch świadomości Kryszny. Dziękuję Wam bardzo. Cześć, Prabhupada.